kolejny odcinek podjąłem decyzję, że spróbuję nagrać warsztatowy. Jest sobota, w 6:30 rano. Wszedłem właśnie na warsztat, będę szukał słuchawki do powietrza. O, właśnie chyba znalazłem. Tylko teraz ja potrzebuję żółtej, a my mamy oczywiście same czerwone. Tak zwanej miękkiej potrzebuję. Jaj. Dzisiaj oczywiście będzie... Nie, to cię kurczę. No to nic, to niestety mnie czeka wycieczka. Wezmę tą czerwoną też do Mondeo, ale czeka mnie wycieczka. Ale czy wiadomo, że do Krukowi na pewno pojedziemy, ale... Myślałem, że później i że będę już mógł coś zrobić, bo niestety wczoraj typowo przy wypinaniu ciągnika strzelił mi zaworek w słuchawce i nie mogę napompować. Na szczęście na bazie, wiadomo, że tam w takiej sytuacji to tam się zgina wąż w razie co i na trytkę nie ma problemu. I tak pewnie teraz zrobię, żeby chociaż je poprzepinać, a to zaraz się wymieni. Wezmę tylko jeszcze może trytki stąd. Lubię tą taką atmosferę. Zanim się wszystko zacznie, już jest cisza, spokój, sobota. W ogóle super są, super teraz pora dnia jest, pora roku. No i pora dnia też, bo lubię wczesne poranki, ale wiosna, ciepło, przyjemnie wstaje słońce, coś fantastycznego. I pusty warsztat ma swój klimat i fajny zapach, ale niestety non stop, to by trzeba było sprzątać, to jest po prostu... Nie do ujechania normalnie. Cały czas jakieś śmieci do wywożenia. Plastiki, nie plastiki, złomy. Cały czas coś. Dobra, ja teraz wezmę kluczyki od busa i coś wam pokażę. Tutaj gruntowny remont naczepy trwa. A tu mamy busa. Pamiętacie naszą pierwszą serwisówkę? I... Zobaczcie, jak tutaj jest czysto. Znaczy tak, no podłoga wiadomo, nie ma jakiegoś tam szału, ale fotele. Fotele tutaj wybrał jeden z chłopaków naszych, pomocnik, sprzętem, który mamy. I no muszę powiedzieć, naprawdę jestem super zadowolony z efektu. No i tak jak kiedyś tam zapowiadałem, ale to nie wyszło z powodu braku czasu oczywiście, bo z jakiego to powodu mogło innego wypaść, nie wyjść. Zaczynamy... No można powiedzieć nowy biznes, w sensie czyszczenie wnętrz samochodów użytkowych, ciężarówek, dostawczaków, nawet może autobusów i takie to będzie czyszczenie mobilne, bo właśnie ten wóz, tego naszego Luisa, zaraz powiem dlaczego Luisa, do tego przystosujemy. Dzisiaj właśnie w ogóle Luis przeżywa drugie życie, bo mimo że ma 100 lat i trzeba było mu spawać podłogę, progi i tak dalej, żeby w ogóle przegląd przeszedł, no to, no zobaczcie, tutaj też jest. Czyste te fotele, no tak, tak, takich foteli nie, raczej nie ma bus 20, ile on ma? Jak, nie pamiętam, jak to w filmiku można znaleźć, bo wtedy pamiętałem dokładnie jego rocznik, 22 albo 23 lata ma, albo 24, nie, chyba 23 lata, 23-letni serwisowy bus, takich foteli raczej nie ma w takim stanie, więc naprawdę to pranie, to czyszczenie dużo dało. Aha, i przeżył drugie życie, bo ma wymienione przeguby, oleje, a dzisiaj będzie miał robiony rozrusznik, także rusza do pracy. A Luis dlatego, że mój teść się trochę z niego śmiał, bo on tak śmiesznie wygląda, bo on jest krótki, a wysoki i przypomina mu takie samochody z filmu Louis Define, policyjne, nie wiem czy kojarzycie, takie stare francuskie komedie Louisa Define, czy Louis Define. No i tak został ochrzczony i mówimy na niego Luis. Wszyscy na nim mówią. Także Luis wraca do roboty normalnie. Dostały trzecie życie pewnie, nie drugie życie. Luis prawie jest opustoszały. Takie podstawowe, że on cały czas jest używany. No to jakieś narzędzia, na przykład jak jest między bazą a warsztatem, cały czas coś, on cały czas jeździ. No ale tu będzie typowo będą sprzęty do czyszczenia. Kompresor, jeszcze jeden taki mały agregat. No ogólnie woda też, samowystarczalni będziemy jeśli chodzi o takie mobilne czyszczenie wnętrz.
Ja już na placu, nie wiem, co tu syczy. A powietrze z fotela, to by radio było włączone. Ja już na placu, teraz przestawiam tu samochody, robię porządki i robię taką kontrolę dokumentów. W sensie sprawdzam w teczkach, czy wszystko jest na pewno, czy teczki nie pogubione czasami. Terminy przeglądów. Te sprawy spisuję jeszcze raz sprawdzam, bo to naprawdę łatwo się pochrzanić. Tu obok jest ten Actros, który teraz dołączył do floty. Nie będę tam może robił specjalnej prezentacji ani nic, bo nie chcę robić tego szczególnego zagadnienia, zwłaszcza, że mogło być to odebrane w jakiś sposób, jakiś, nie wiem, pochwała dla firmy czy coś w tym stylu. Moje zdanie na temat tego, że jest totalny kryzys, nie wiadomo co dalej będzie, podtrzymuję z mojego ostatniego odcinka, także nie chciałbym, żeby to było jakieś odebrane w nie wiadomo jaki sposób. No Actros jak Actros, 450 koni, to średnia kabina i fajnie, bo ma zderzaki w kolorze, także taka sytuacja. Dupa złe, mam te końcówki, kurczę, złą tą słuchawkę mam, potrzebuję redukcji, nie pasuje, trzeba dowieść nową. No także wracając do tego Mercedesa, no nie ma co, no brudny, ale co, no Euro 6 2015, taki bliźniak jak tam jest, mam poprzednio. Dochodzi już 9, teraz przepinek, powiedzmy część już zrobiona, ale nie, dzisiaj akurat nie ma dużo przepinek, teraz trzeba tacho posczytywać, to jest najgorsze, bo to zajmuje tyle czasu, bo wiadomo, karta to jest moment, ale samochód też trzeba sczytywać tachografa, to taka ciekawostka, w tych starych Stone Ridge'ach to trzeba wyciągnąć szufladę z papierem, żeby tu się dostać do tego gniazda, w którym się wpina czytnik, i teraz robimy od ostatniego sczytania albo od początku. Ja robię od ostatniego sczytania, bo od początku to nie ma sensu. Dobra, to się tu będzie sczytywać dobre 40 minut, a jak tu na placu wiadomo, wulkanizacja, działamy. A teraz to Iveco, 13 rok, loadek to ostatnio, nie, przedostatnio, które dołączyło. No to teraz dostaję nowe opony na przód, klocki jeszcze eleganckie, więc naprawdę tu się udało. Jak na razie odpukać, kochany samochód, nic nie cieknie. Oleje ma powymieniane, wiadomo, filtry świeże, wszystko gra, AdBlue też bez problemu. Na razie odpukać, tu tfu oczywiście. Tylko jeszcze go musimy upiększyć, bo tylne felgi trzeba malować. Teraz zostaje tutaj kołpaki z przodu i te kapselki malujemy i nowe opony. Trzeba kabinę przepolerować. Jak zwykle oczywiście. Roboty za dużo. Ja to mi tak jest głupio nagrywać, jak jesteśmy tutaj na placu, tyle wiary, bo też tyle ludzi. To tak w poznańskim tyle wiary się mówi. To tak głupio. Pewnie przychodzę po pół godziny. 25%. To jest nienormalne. Cały czas na stacyjce. Samochód włączony i jak to zrobić? Jak? No i co? Jak zwykle, nie wyszło. Muszę wracać. A nie ma za bardzo, no nie miałem możliwości, żeby za bardzo nagrywać na placu, bo tak jak mówię, raz, że to jest za dużo osób na raz, głupio mi z tym telefonem biegać, głupio jest mi gadać samą do siebie, hałas, co chwilę ktoś wchodzi w kadr, co chwilę ktoś coś mówi, po prostu się nie da, musiałbym być sam, żeby nagrywać, a to wiadomo, że się nie da być samemu. No to tak, żeby była taka jakakolwiek aktualizacja w ten poniedziałek, no to powiem, co mniej więcej się działo, bo ten tydzień mieliśmy bogaty, jeśli chodzi o awarie i przygody różnego rodzaju. Ja na przykład miałem wystrzał 5 km od bazy na SC w naczepie na środkowej osi, kiedy to było w czwartek, no ale super, udało się poradzić, no bo raz, że blisko bazy, że tata podjechał, sobie poradziliśmy bez problemu. A dwa, że akurat podjechała służba autostradowa, bardzo w porządku panowie i się pytali, co chcę zrobić. Ja mówię, że zaraz już jadą do mnie z pomocą. Także to za chwilę się stąd tutaj zmywam, ale już tam zresztą pozbierałem kawałki opon i błotników, bo w ogóle akurat to strzeliła w koglu.
Ta opona też, no całkiem dobra opona, że co to się stało, że ona, ale akurat to był taki dzień, że jechałem tam Bydgoszcz, Toruń, nie miałem ciężko w jedną, ciężko w drugą stronę i może dlatego. Ej, kurde, sorry. No, także wiadomo, że to, że w jedną stronę jest ciężko, w drugą stronę ciężko, to nie znaczy, że opony mają strzelać, ale tak mówię, że po prostu widocznie gdzieś tam się wbiło. Ale tak jak mówię, no, panowie z obsługi autostradowej bardzo w porządku, otworzyli bramę na serwisówkę, tą taką awaryjną. Zjechałem z Eski, wjechałem na tą serwisówkę, no nie wiem, niecała 45 minut, może niecała godzina, i to w sumie było czekanie bardziej, żeby tata mi tu przyjechał z kołem, bo też nie było sensu, żeby ściągać tam, wyciągać zapas, kombinować, jak na bazie stało koło normalnie z felgą, więc raz, dwa i sprawa załatwiona. No i mówię, fajnie, że tak się udało akurat tą służbę autostradową, tak fajnie się zachowali, bramę otworzyli, wpuścili i robiliśmy sobie ze spokojem. Ale naprawdę, wtedy nie wiem, może 5-10 minut co postałem na Esce i znowu ten sam temat. Ludzie naprawdę totalnie nie mają wyobraźni, nie? To jest, no ręce normalnie opadają. Ja wiem, że czasami z daleka nie widać, bo jedzie samochód przed tobą, bo jedzie ciężarówka, bo jest jakieś wyprzedzanie, nie widać, że coś stoi na poboczu. Ale to normalnie, to jest tak niebezpieczne, że te pobocza są takie wąskie, że ciężarówka normalnie w jednej trzeciej wystaje ze spokojem na asfalt. Znaczy na pas, no na asfalt, na asfalcie to stoi, ale wystaje na pas. I dosłownie ludzie bez wyobraźni, pełną prędkością wyprzedzają się, przejeżdżają między tą zepsutą ciężarówką a samochodem, który jedzie na lewym pasie. I to nawet nie tylko osobówki, ale dostawczaki, ciężarówki potrafią jeszcze przejeżdżać obok siebie, bo się akurat oczywiście wyprzedza, nie? Bo się wyprzedza, kurczę, 7 km się wyprzedza i się nadal wyprzedzają jeszcze przy tej ciężarówce zepsutej, bo tak, ja jestem oczywiście ogromnym przeciwnikiem zakazu wyprzedzania dla ciężarówek, który jest totalnym debilizmem. No to w ogóle temat tego wyprzedzania to powstał tylko i wyłącznie w sensie tego, że się ludzie burzą na te wyprzedzające się ciężarówki i powstał ten idiotyczny, chory przepis, to jest spowodowane też idiotycznym zachowaniem kierowców ciężarówek, którzy się właśnie w ten sposób wyprzedzają i jeden drugiemu nie potrafi puścić, albo ten z tyłu nie potrafi odpuścić, bo jak jedzie kilometr mniej, no to już też, żeby sobie po prostu dał siana i się z tym drugim nie wyprzedzał, bo tak jak już mówiłem nie raz, że jeżeli ten, który jest wyprzedzany, zwolni o te 2-3 oczka, to znowu się stanie za wolny dla następnego, który z kolei też jechał 2 oczka wolniej i tak się będą w nieskończoność wyprzedzać, więc trochę zdrowego rozsądku, ale to już wiadomo, że już jest po ptakach, już jest zakaz wyprzedzania i na przykład, nie wiem, ja to mówiłem chyba, ale jeden z chłopaków od nas dostał, już teraz nie pamiętam, ale chyba 1000 zł mandatu za wyprzedzanie się na Esce, na drodze ekspresowej, nie? Także ręce opadają. No ale tak jak mówię, no zero wyobraźni, potrafią się wyprzedzać nawet przy awariach na Esce. Tak jak mówię, zaznaczam, nie zawsze widać, nie zawsze to widać. Ale no mimo wszystko, no sytuacja jest turbo zarąbiście niebezpieczna i jest, ludzie naprawdę nie mają wyobraźni i powinno być surowo karane wręcz w takich sytuacjach, jeżeli jest awaria, jeżeli samochód jest zepsuty, to surowo karane powinno być tego typu zachowanie. Na lewy pas i omijać. Że sytuacja była turbo niebezpieczna, turbo bardzo duże zagrożenie i mega się cieszyłem, że można było zjechać na tą serwisówkę, bo no robić koło z lewej strony na Esce nie ma takiej możliwości. Wiadomo, żeby musiał być tak czy siak zabezpieczenie, żeby ta służba autostradowa by musiała stać tam, osłaniać, ale to i tak jest strach, nie? To jest, tak jest strach, ogromne zagrożenie po prostu, ale to jest też wina, przynajmniej się nie będę powtarzał, ale to jest wina tych, którzy projektują te drogi, bo no jak można zrobić drogę z tak wąskim poboczem? Przecież to nawet osobówka, jakby coś się stało, to osobówką nie można stać. Dobra, mniejsza z tym. Sprawa Actrosa i kolumny kierowniczej. Kolumny kierowniczej czy kolumny kierownicy? Bo ostatnio to samo, kolumna kierownicy. Chyba kolumna kierownicy. Ostatnio się poprawiałem sam, chyba na błędnie się poprawiałem. Temat jest zamknięty. Temat wyszedł bardzo drogo. Być może nadprogramowe koszty zostały wyrzucone, bo jak się okazało, na końcu drogi prawdopodobnie jeden z krzyżaków został źle zweryfikowany jako dobry, jako działający poprawnie. No bo tam kilka osób brało udział w tym
naprawie tego samochodu, no i potem już tak było, no nie no, krzyżaki ma dobre, i to była informacja powtarzana. Została wymieniona pompa wspomagania, zostały sprawdzone tamte zaworki na przykład, nie zostało, co tam jeszcze było, no właśnie te krzyżaki niby też były sprawdzone. I jeżeli po złożeniu problem nie minął, nawet się jakby zwiększył w pewnym sensie, no to pada decyzja o wywaleniu całej kolumny i zawiezieniu do regeneracji. W Poznaniu, co ciekawe, raz, że terminy 2-3 dni, dwa, że cena od 1000 zł większa. No więc zdecydowaliśmy się pojechać pod Łódź, tam gdzie robiliśmy już kolumny do Magnumy. No i ogólnie jesteśmy zadowoleni jak najbardziej z tych usług, bo raz, że to robią na poczekaniu, znaczy na poczekaniu, no trwa to kilka godzin, ale rano kolumna jest zawieziona. Tam akurat też tak wyszło, że ja byłem w trasie, tata dwa razy to wjechał sam tą kolumną i stąd też zawieziona. 3 czy 4 godziny kolumna z powrotem. Miało trwać 5-6 godzin, trwało 3, bo się okazało, że kolumna jest dobra, tylko wymienili jakąś tam... Aha, bo wcześniej też było łożysko wymieniane, to co mówiłem, ale w kolumnie tylko jakiś tam wytarty element znaleźli. Tak cała kolumna była dobra, no i ten wytarty element świadczył o tym, że któryś krzyżak musi stać, musi działać, nie działać poprawnie. No i wróciliśmy do początku. No i się okazało, że faktycznie krzyżak, tak jak mówię, został źle zweryfikowany. No i został ten krzyżak wymieniony. No i teraz jest, wszystko działa elegancko. No ale mamy, wiadomo, pompy już nie można oddać. No to dobra, no teraz na pewno Actros, ten przynajmniej problem ma z głowy, no, z głowy, jeśli chodzi o no, układ kierowniczy, problem jest z głowy. Pompa została, dobra pompa zostanie, może nie wiem, czy to się regeneruje, czy po prostu w razie W, bo ta, jak się okazuje, dobra była ta pompa wspomagania. No są jeszcze, no w sumie są 3 aktrosy w tej chwili, więc w razie, na pewno w którymś pójdzie, bo to wiadomo, że tam to jest też taka pięta Achillesowa aktrosów, ten układ kierowniczy, więc w którymś pewnie prędzej czy później pójdzie, więc się to wymieni. No i tyle, no i tak sytuacja wygląda. Teraz przynajmniej aktros jest ok. Do tego dodatkowo jeszcze kierowcy weszła śruba, potężna śruba w oponę, też na środkowej osi. Całe szczęście, że zauważył, jadąc po rondzie, patrzył w lusterka, jak to widzicie, jest właśnie ważne, żeby za każdym razem patrzeć, i zauważył, że ma mało powietrza w kole i udało się bez problemu zjechać do wulkanizacji. Gdyby nie patrzył, pojechałby dalej, wjechałby kawałek dalej na escape i by był wystrzał i by był zajebisty problem. Śruba wyciągnięta, opona do wywalenia, no ale to i tak już taki był tam do wymiany, więc na wulkanizacji dali mu tam jakąś na... Bo to też czasami to wolę akurat, jak już jest możliwość, to wziąć taką na dojazd i już, bo jak już jest na zapasie, to nie na tym zapasie tam zostanie, bo potem akurat będzie potrzebna w tym momencie, gdzie akurat wulkanizacji nie będzie. No, także zostało wymienione. No, ale ten tydzień, no to taki trochę jest... Nie wiem, przy takiej liczbie samochodów to nie ma tygodnia, żeby coś się nie działo, żeby jakichś kosztów nie było, to jest... No bo aż standard po prostu, trzeba się do tego przyzwyczaić, także też zresztą dzisiaj gruba akcja oponiarska. No i tak, no to będzie taki chyba króciutki odcinek aktualizacyjny i jeszcze raz z apelem, jak kurde, już mówiłem o tym, jak widzicie samochód na prawym pasie, na poboczu. Ja wiem, że tutaj głównie mówię do kierowców zawodowych, to nie muszę im tego mówić, że jest jakiś tam mały tylko procent osób, którzy jeżdżą osobówkami, którzy nie są z branżą związani, którzy jakoś tam te filmy oglądają, ale chociaż może do kogoś to jeszcze trafi, że naprawdę uciekajcie na lewy pas, nie przejeżdżajcie koło tego samochodu z taką prędkością, bo naprawdę no to jest proszenie się o tragedię, to jest o włos dosłownie i w przenośni od tragedii w takich sytuacjach. Także tak.